Nazwa sama się nie wzięła, tak? No. Ranczolaszki. Skaju! Może nas się obawiają konie, ale... Nie, nie, one tylko obchodzą błoto dookoła. Bo tutaj jest taki trochę teren. No. Chodź, Kuba! Chodź, Kuba. Jest koń, pozdrowił. Widzów. Nie, naszych koni nie trzeba się bać. Najwyżej Kuby, bo on lubi deptać. Ja cię zaraz zapnę. Chodź, Kuba, masz pierwszy za to. Pasuje. Widać chrupie. Zefir. Idź mi stąd. Uciekaj. Zefciu. Zefir. Masz, szybko. Kiedy cię goni koń? Szybko. Masz. To nie masz wiele do powiedzenia. A ty nie umiesz jeść marchwi, no zapomniałam. Ja nie mam, nie. Tam jest marchewka. Kuba! Idź ty. Idź ty. Iskra, masz. Ty karmisz, musisz mieć najwięcej. Masz. Proszę cię. Kaja. Kajunia. Gryziesz mnie? Kuba! Umiesz jeść już czy nie? Jeszcze nigdy nie jadłaś marchwi. Bardzo im smakuje. To jest najważniejsze. No. Ten drobny nasz wysiłek. Warszawska marchew smakuje. Podlaskim koniom. Tak jak widać. Nie mam już, nie mam nic. Człowieku, weź mi rękę odgryziesz. Uciekaj, nie mam. Z tego morał taki, musimy spadać częściej po prostu. O tak. Ty jesteś malutka, ty jeszcze malutka, nie umiesz jeść. My nie mamy. Tak. Konie są zawiedzione, my nie mieliśmy nic. Nie, już wam wystarczy. A Zefirek jeszcze nie umie jeść marchwi, bo on jest malutki i nigdy nie dostawał marchwi jeszcze, tak? Uciekaj, Kuba. Czy Gieniek z Plutycz przyjeżdża odwiedzać swoją byłą sztukę? A pan Gienio kilka razy był i powiedział, że jest zadbana. Ale grzeczna chociaż? No, grzeczna. Czy nie tęskni za właścicielem? Nic mi nie wspominała na ten temat, że chyba tęskni. Nie, chyba, może się odezwie. I tutaj rasa... A reszta to jest taki tutaj reprezentacyjna grupka krówek rasy Hereford. To są dwie mamki z cielętami i jedna jałówka. Reszta stada jest na większym pastwisku, tam mają 20 hektarów. A ile, tutaj, ile tutaj w tym obszarze? Tutaj jest ponad 7 hektarów. No to już jest w jednym kawałeczku. To tutaj się wypasa te 6 sztuk bydła, 5 koni, 50 kóz i kilka owiec. Cały rok są tutaj, tak? To znaczy całe lato, a krowy i konie tutaj są na mniejszym wybiegu, takim odgrodzonym i są całą zimę przebywają. Jeżeli chodzi o zapas paszy, to głównie zimą no, jest konieczne przygotowanie tej pasz w własnym gospodarstwie, podejrzewam, bo wypas już nie zapewni tej pylonej. To znaczy my nie przygotowujemy w ogóle pasz, wszystko kupujemy. 4 stabel siana, 100 bel słomy i 10 ton owsa. To jest no, nie da się ukryć też ogromny koszt, prawda? No koszt jest niestety, ale no na razie... Możliwości nie tego nie może pozwalają. Na sobie cenie, jak to można powiedzieć. Tak. Asary
naszych też podejrzewam, warte swojej ceny. Rekompensują trochę, także. A jeżeli chodzi o jakby taki największy profil dochodu w swoim gospodarstwie, to właśnie stanowi właśnie na produkcję serów, czy jeszcze jakiś dodatkowy dochód? Największy dochód w gospodarstwie jest z serów kozich i ze sprzedaży odsadków bydła mięsnego Hereford. Bo większość osób też pewnie uważa, że te ranczo jest może tak na pokaz tylko zrobione, po to produkcję, ale... Ja miałam wielu gości, którzy po prostu przyjeżdżają z Polski i pytają, ale te kozy to tutaj są naprawdę na co dzień? Ja mówię, no a jak? A to nie były wypożyczone? Dokładnie. Także ludzie troszkę chyba nie dowierzają. Stado wraca chyba. Zobaczymy. Kozogedon. Już się najadły? Chyba usłyszały właścicielkę. Wracać. To jest niesamowity widok, tylko do zobaczenia w ranczu Laszkach na Podlasiu. Ale to nie jest deszcz, to nawet nie jest mrzawka, nie oszukujcie. Nie. Co frytka? Co migotka? Nie, do domu jeszcze nie pójdziecie. Dajcie spokój. A jeżeli powrócimy do produkcji serów, jakie główne sery wytwarza gospodarstwo, jakie może gatunki tych serów? Co jest takim hitem może? To znaczy hitów nie mamy. W tym roku w ogóle poszłam na łatwiznę. Produkowałam tylko sery świeże, podpuszczkowe z różnymi przyprawami. Bo takie schodziły, a takie się robi najszybciej i najłatwiej. Ale ogólnie to robiłam gouda, ricotta, wędzone, takie a la oscypek. Podejrzewam, że to są jogurty, sery kefiry. Robione na bieżąco. Tak, wszystko jest świeże, wszystko jest na... Barbie! Wszystko jest świeże, wszystko jest z porannego udoju, na bieżąco, także... Że nie ma problemu, że towar stoi na półkach, jak to w niektórych sklepach. Nie, nie stoi. Tu jest na gorąco produkcja. Nawet nie ma półek. Wszystko jest od razu z foremek pakowane, także schodzi na bieżąco. Jakieś kwatery są tu wyznaczone dla zwierząt, czy po prostu mają do dyspozycji całe? Próbowałam wypasu kwaterowego, ale nie zdał egzaminu, bo jest to po prostu za mała powierzchnia na taką ilość zwierząt. No i tak dają radę sobie przez te całe lato, tak na jednej kwaterze. No i minus był też taki, że zwierzęta trochę chorowały, troszkę mieliśmy biegunki, bo wiadomo, tutaj na starej kwaterze są, już wyjadają resztki, wejdą na nową kwaterę, gdzie jest piękna, soczysta trawka i jest za dużo, za dobrego jedzenia naraz i zaraz są biegunki. A jak chodzą całą wiosnę, lato i aż do jesieni po tym samym, to ta pasza stopniowo ubożeje i nie ma tego zróżnicowania. Jeżeli chodzi o tych najeźdźców, czasami no, tych gości nieproszonych, czy jakieś masz już wypracowane sposoby, żeby sobie z nimi radzić, czy raczej dalej czasami to jest taki może taki mały dysonans, problem? No jeżeli chodzi o najeźdźców, to po prostu od kiedy urodziła nam się córeczka, wyznaczyłam godziny odwiedzin na ranczu i wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym, bo po prostu czyli raz... Czyli zamknięta brama nie wystarczy? Nie wystarcza. Ludzie są naprawdę bezmyślni, tego się nie spodziewałam. Ludzie potrafią otworzyć sobie sami, pominąć pięć psów i wejść wprost do domu. O każdej porze. No to jest oburzające. My to potępiamy oczywiście i zachęcamy tutaj do raczej umówionych odwiedzin. Także zaskakują mnie też ludzie cały czas i takie sytuacje, że mamy małe dziecko, przyjeżdża do nas rodzina w odwiedki, mamy gości na podwórku, pod bramą zatrzymuje się samochód, wysiada cała rodzina. Przyjechaliśmy zwiedzić rancho. Ja mówię, ale my mamy, ale w tej chwili nie przyjmujemy. Ale tam są goście, chodzą i oni mogą, a my nie możemy? Ja mówię, ale to jest nasza rodzina i to do ludzi nie dociera. No tak, no, ludzie też no, trochę bezmyślnie tu podchodzą do tematu. No i raczej też powinni szanować czyjąś prywatność, bo no, dom to jest jednak świętość i powinniśmy też ten, nawet urodziny córki ostatnie też, no oczywiście,
no to jest taki główny też fakt, no, do którego powinni dać chwilę spokoju też, no, dla... Czyli w weekend też macie imprezę. W ten weekend mamy imprezę. Ale mam nadzieję, że to nie będzie wyemitowane przed weekendem. Bo może być pod kościołem ciekawie, jak wyjdziemy. To wytniemy. Nie, to już nie, nie możemy tutaj być aż tak zdradzać tego wszystkiego. No, musimy rąbka tutaj ciekawości, tajemnicy zachować. No to też ludzie muszą jakoś przeżyć. Mamy imprezę, ale na ten temat nic nie zdradzam. Thank you.